Boruto, oczekiwanie wołe rzeczywistość, zapraszam. Mieliśmy dostać fajną, spójną historię, a dostajemy powtórki z Naruto i nudne odcinki, które kompletnie nic nie wnoszą. Ciekawe postacie, tu jakieś Burrito, Denki, czy inne Namidy i Wasabi, what the fuck. Stare postacie zostają jakie były, a tu co? No gówno, bo są tak tępi, jakby ćpali jakiś Zbyszko z Trzy Cytryny, odbytem. Nowego, fajnego, głównego bohatera, a tu co? O Jezu, tatusiu, why don't you love me? Dobrze rozwijające się postacie. A tu wielkie XD, bo Boruto se klepie od Suzukiego, kurwa XD. Lepsze animacje, no i dostaliśmy, więc czego? Zbalansowane postacie, a dostajemy kurwa Chou-Chou, która używa sobie OP techniki ze skrzydełkami do odchudzania się, ja pierdolę. Burrito używa sobie jakiegoś gówno narzędzia na egzaminie. O, no, nie jesteś już ninjo, mój synu. A nie, czekaj, przecież rozwaliłeś typka mocnego. We wracaj, synek. Koniec talk jutsu. Oh no. Przecież synek wykapany, tatuś, to... Fajnie to Burrito ogółem całkiem. Ja bym polecał swoim ziomlom z podstawowej, bo tam to tylko się nadaje. A jak się to podoba forma odcinku, to dajcie łapę, to wtedy nic się nie zmieni, bo już więcej pewnie tak nie nagram. Elo! A no i jeszcze nie zapominajmy, że obrona w jaskini kamienia stoi na najwyższym poziomie, jak się trzech geninów na luzaku wpierdala wam na chatę, a nikt tego nie zauważył. Myślałeś, że to koniec, a tu nie, bo właśnie se przypomniałem jeszcze, że animu jest tak świetne, że prawie nikt nie życzy dobrze Burrito, a kiedy ma dojść prawie do jego śmierci, to wszyscy kibicują temu złemu.